Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj założymy taki zestaw nóżek, który zakupiłem na Allegro za 30 parę złotych. I zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi. Bo przykładowo ostatnio mi brakowało miejsca do lądowania. Nie chciałem lądować w nim w piachu. Rozłożymy tego drona. Oczywiście to jest DJI 3 Pro. I rozpakujemy sobie nóżki. Totalna chińszczyzna, jak widać. 30 parę złotych, jak już mówiłem. Co my tu mamy? Pudełko. W pudełku nóżki. Nóżki. Zapinane są na taką gumę, można powiedzieć. Dodatkowo mają jakąś tam regulację, można powiedzieć, wysokości. Ale rozłożymy je na maksa i sprawdzimy, czy da się je założyć. Nóżki mają specjalne wycięcie, tak jak widać. Nie da się pomylić. Tylko w jeden sposób można je założyć. Przyciągamy gumkę. To jest coś ściślej. To może zapiąć na drugie oczko. I powiem, stoi stabilnie, jak na 30 parę złotych. Jestem tylko ciekaw, jak się zachowują te płozy. Też widziałem, że płozy są. Ale to mi się zdaje, że będzie wystarczająco. W każdym miejscu będzie można wystartować im bez obaw, że wpadnie gdzieś błoto. Oczywiście nie zbyt głębokie błoto czy wodę. Sprawdzi się na pewno przy nisko przestrzyżonej trawie. To raczej nic nie przeszkadzać. Baterii nie założyłem, zapomniałem, ale sorry. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę. Nic nie kosztuje. A film niech leci dalej, niech mnie nie oglądają. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.